Bonjour, z tej strony francuska literka, a ty słuchasz podcastu Francuski w Dialogach, w którym wyjaśniam wymowę, gramatykę i codzienne zwroty. Zapraszam do słuchania. Bonne écoute! Merde! Quoi? J'ai oublié l'anniversaire de ma sœur. C'était avant-hier. Mais merde! Je m'en souvenais il y a encore une semaine, puis je sais pas, ça a disparu. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ça peut arriver à tout le monde. Non. Ça, c'est typiquement ce genre de truc qui m'arrive qu'à moi. Ok, j'avoue. Mais comment t'as découvert Je sais pas, j'ai regardé mon agenda de la semaine et hop, je m'en suis rendu compte, comme ça. Mais merde, je n'en reviens pas. Tu as prévu quelque chose Genre t'as acheté un cadeau? Ouais en plus des boucles d'oreilles et un shampoing qu'elle aime bien pour ses cheveux bouclés. Oh, Elle devait être si triste. Arrête de ressasser, le mal est fait et en fait c'est vraiment pas si mal que ça. T'as qu'à t'excuser, lui donner le cadeau et c'est bon. C'est ta sœur, elle comprendra. Bonjour Yak nastroje mam nadzieję, że dość wiosenne, czyli takie świeże, odżywcze, że czujecie, że wraca wam motywacja po ewentualnych kryzysach. Ja do was wracam z dialogiem, którego dawno nie było, czyli do tej typowej formuły tego podcastu i dzisiaj sporo fajnych zwrotów. Sporo fajnych zwrotów, bo praktycznych, krótkich i myślę, że dosyć obrazowych, więc prostych do zapamiętania. Dialog zaczyna się dosyć można powiedzieć stereotypowo słowem merde, które w dosłownym tłumaczeniu to chyba większość z was wie, oznacza gówno, natomiast nie ma w języku francuskim aż tak negatywnego, aż tak niekulturalnego, prostackiego znaczenia jak właśnie polski dosłowny odpowiednik i dużo będzie zależało od intonacji. W dzisiejszym dialogu Delfin ewidentnie używa tego słowa po to, żeby wyrazić frustrację, zdenerwowanie, być może trochę zaskoczenie. Emma reaguje, pyta, o co chodzi, prostym, skutecznym kła, e, i jej odpowiada. Przeczytam całą tę jej wypowiedź, tak, żebyście mogli mm, spróbować skupić się tylko na niej i wyciągnąć z niej sami jak najwięcej. J'ai oublié l'anniversaire de ma sœur. C'était avant-hier. Mais merde, je m'en souvenais il y a encore une semaine, puis je sais pas. Ça a disparu, ça m'est complètement sorti de la tête. Ok, mamy tutaj trochę, trochę zdań, trochę słów. Zatrzymajmy się najpierw na słowie siostra, które choć myślę, że jest dla większości moich słuchaczy, większości z Was znane, to jednak warto się nad nim na chwilę pochylić i zrobić sobie taki autotest. I zastanowić się, czy przypadkiem tego słowa nie czytacie jak ser. Bo jeśli tak czytacie, to dla Francuzów mówicie słowo zupełnie inne, a tutaj nie chodzi o ser, czy też nawet ser, tylko ser, ser. Pierwsze pytanie, które możecie sobie zadać, to czy słyszycie różnicę między ser a ser, 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 ser? Jeśli słyszycie różnicę, to Brawo, punkt dla Was. Pytanie numer dwa, czy potraficie powtórzyć? Praktyczna wskazówka ode mnie. Słowo sech, mam nadzieję, że pamiętacie jak się pisze. Tam mamy taki splot dwóch liter O i E. One są ze sobą połączone. I ja zawsze zachęcam swoich uczniów, żeby patrzyli na tę zbitkę w sposób taki, jakby to była instrukcja tego, jak to przeczytać. Pierwsza litera mówi nam o tym, co zrobić z ustami, a druga litera mówi nam o tym, jaki dźwięk z siebie wydać. Tak? Czyli jeszcze raz. Pierwsza litera, co zrobić z ustami. Druga litera, jaki dźwięk z siebie wydać. Skoro mamy O, a potem E, to usta układamy jak O, takie mocno jajowate, okrągłe O, a dźwięk, który z siebie wydobywamy, to E. I co nam wychodzi? Spróbujcie. E nie brzmi to najpiękniej ale o właśnie taki dźwięk nam chodzi i dzięki temu nie mamy ser tylko ser e, e, e. ten dźwięk zresztą nie pojawia się tylko w zbitce o e ale także w zbitce e u chociażby w słowie godzina e, to nie jest er, er, tylko er, er. bardzo pomaga to żeby opuścić szczękę żeby był taki wyraźny spadek szczęki. Quelle est-il? c'est ma Dobrze. Zamykam tę fonetyczną dygresję. Mam nadzieję, że dzięki temu poczuliście się pewniej z tym słowem i z tym dźwiękiem, warto ćwiczyć na głos, powtarzać i ćwiczyć mięśnie, bo to jest też umiejętność po prostu mięśni. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę w tej wypowiedzi, to już jest słownictwo. I ten zwrot, który pojawia się na samym końcu. Samé complètement sorti de la tête. Samé complètement sorti de la tête. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to myślę, że powinniście wiedzieć, pamiętać, co ten zwrot oznacza, bo jakiś czas temu się pojawił w formie postu. Ale tutaj, dla tych, którzy zapomnieli albo pierwszy raz słyszą, to wyjaśnijmy to sobie po kolei. Same kompletement sorti de la tête. Odpuśćmy sobie na chwilę to kompletement. I zostaje nam same sorti de la tête. Same sorti de la tête. To jest zdanie, które jest w czasie przeszłym. E, I dodatkowo pojawia się zaimek, m. Więc mamy sa, m, e, sorti. Ale no nie możemy mieć dwóch samogłosek obok siebie. Pamiętacie o tej zasadzie podstawowej elizji. Kiedy jedno słowo się kończy na samogłoskę, a drugie się na samogłoskę zaczyna, to w 90% przypadków po prostu tą końcową samogłoskę pierwszego słowa ucinamy, zastępujemy apostrofem. I to samo dzieje się właśnie tutaj. Samy, complètement sorti de la tête. Dlaczego e? Bo to jest odmieniony czasownik être. Sortir w passé composé odmieniamy z être. Same sorti de la tête. Sam kompletną sorti de la tête. No i co to znaczy? To mi kompletnie wyszło z głowy. Nie trudno się domyślić, że chodzi o to, że to mi całkowicie kompletnie wypadło z głowy. MMA, jak na przyjaciółkę przystało, pociesza Delfin i mówi: Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. To może przybyć każdemu. Nie, to może przetrafić się każdemu. Myślę, że tutaj z kontekstu też nie jest trudno wywnioskować, że tutaj nie chodzi o to podstawowe znaczenie czasownika arriver, czyli właśnie przybywać, tylko o czasownik przytrafiać, przydarzać się. Czyli arriver à quelqu'un to będzie przytrafiać się komuś. Coś komuś się przytrafia. I delfin znowu używa tego czasownika w swojej odpowiedzi, mówiąc Non, ça c'est typiquement ce genre de truc qui m'arrive qu'à moi. Ça c'est typiquement ce genre de truc qui m'arrive qu'à moi. To, to jest typowy rodzaj rzeczy, które przydarzają się tylko mi. Tam na koniec mamy qu'à moi. Znowu Elisia, bo zamiast que à moi, mamy qu'à moi. Więc, arriver à tout le monde. M'arrive comme moi. Znowu mamy arriver à. Przeskakujemy do kolejnej wypowiedzi Delfin i ostatniego zdania. Jeśli macie tekst przed oczami, to już to widzicie. Chodzi o je ne reviens pas. Je n'en reviens pas. W ten sposób je ne reviens pas. Francuzi wyrażają swoje zdziwienie swoje niedowierzanie bardzo często też mogą właśnie wyrażać między wierszami jakiś żal. No nie mogę w to uwierzyć. No jak to jest w ogóle możliwe, że to się mogło wydarzyć? Je n'en reviens pas. I tutaj w reakcji emmy z kolei pojawia się słowo genre. Zobaczcie cały kontekst. Tu as prévu quelque chose? Genre t'as acheté un cadeau? Tu as prévu quelque chose? Czy przewidziałaś coś? genre ta acheté un cadeau to genre też wam już kiedyś tłumaczyłam to jest taki tik językowy nie warto go nadużywać bo można powiedzieć że z jednej strony pomaga nam budować płynną wypowiedź ale z drugiej strony też troszeczkę zubaża język genre bardzo często właśnie będziemy tłumaczyć na coś jak polskie w stylu w sensie w stylu Przewidziałaś coś, w sensie kupiłaś prezent czy quelque chose? genre te genre Tak, tak by mogła też delfin zapytać, gdyby Emma się zatrzymała tylko na tej pierwszej części, czy a quelque chose, to delfin, gdyby nie do końca zrozumiała, w jakim sensie coś przewidziałam, to mogłaby w sensie co zapytać w ten sposób. W sensie co: genre quoi? Także to genre jeśli śledzicie jakichś twórców na przykład, słuchacie, czy macie okazję słuchać francuskiego na co dzień w, takim, w takiej właśnie wersji mówionej, luźnej, to to na pewno, na pewno słyszycie. I co Delfin kupiła swojej siostrze? Może pamiętacie albo widzicie des boucles d'oreilles. Des boucles czyli kolczyki. Des boucles d'oreilles. Et un champouin. Champouin to jest słowo pochodzenia angielskiego. Zachowało nawet angielską pisownię, ale już wymowę ma typowo francuską. Shampoing. Dochodzimy do ostatniego słowa, które chcę Wam dzisiaj wyróżnić. Jest to czasownik. Ressacer. Ressacer. I kontekst. Nie chcę Wam dawać znaczenia od razu. To jest ostatnia wypowiedź Emmy. Arrête de ressacer. Le mal est fait. Et en fait, c'est vraiment pas si mal que ça. Arrête de ressasser. Le mal est fait. Arrête de ressasser. Le mal est fait. Le mal est fait. Mal est fait czyli zło jest zrobione. Stało się. Arrête de ressasser. Przestań rozstrząsać. Przestań... My po polsku mówimy przestań już rozkminiać, przestań się zastanawiać, przestań o tym myśleć. A Francuzi mogą powiedzieć arrête de ressasser. Ressasser to będzie właśnie tak roztrząsać. Arrête de ressasser. Le mal est fait. Czyli, jeszcze raz sobie powtórzmy te słowa, na które dziś zwróciłam Waszą uwagę. Sœur. I tutaj chodzi o wymowę tego E. Sœur. Potem ça m'est complètement sorti de la tête. Ça m'est complètement sorti de la tête. Arriver à quelqu'un, arriver à quelqu'un, n'importe quoi, ça peut arriver à tout le monde. Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. Genre, genre, des boucles d'oreilles, des boucles d'oreilles. Un champouin. Un champouin. ressasser, ressasser. Te przerwy mam nadzieję, że wykorzystywaliście na powtarzanie na głos tych zwrotów, żeby zostały z Wami jednak na dłużej. Warto wrócić oczywiście do nich jutro, pojutrze i potem znowu za jakiś czas, bo jedno przesłuchanie oczywiście nic nam nie da. I takie pytanie, które mi się zrodziło teraz, czy czasem robicie sobie fiszki z tych zwrotów, po to, żeby właśnie zostawało wam w głowie coś więcej po, po podcastach? Powtórki są niezbędne, więc nie ma się co na siebie denerwować, jeśli nawet jutro z samego rana będziecie sobie chcieli przypomnieć, jak powiedzieć po francusku, przestań rozstrząsać. Nic dziwnego, jeśli nie przyjdzie wam do głowy arrête de ressesy bo dla naszego mózgu takie jedno spotkanie z czasownikiem nie wystarczy. Dziękuję i jeszcze raz zachęcam Was do regularnej nauki. Słyszymy się, mam nadzieję, za dwa tygodnie. Merde! Quoi? J'ai oublié l'anniversaire de ma soeur. C'était avant-hier. Mais merde! Je m'en souvenais il y a encore une semaine, puis je sais pas, ça a disparu. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ça peut arriver à tout le monde. Non. Ça, c'est typiquement ce genre de truc qui m'arrive qu'à moi. Ok, j'avoue. Mais comment t'as découvert Je sais pas, j'ai regardé mon agenda de la semaine et hop, je m'en suis rendu compte, comme ça. Mais merde, je n'en reviens pas. Tu as prévu quelque chose Genre, euh, t'as acheté un cadeau Ouais en plus des boucles d'oreilles et un shampoing qu'elle aime bien pour ses cheveux bouclés. Oh, elle devait être si triste. Arrête de ressasser. Le mal est fait. Et en fait, c'est vraiment pas si mal que ça. T'as qu'à t'excuser, lui donner le cadeau et c'est bon. C'est ta serre, elle comprendra.